Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dante's Inferno. Troszeczkę przeraża mnie, co my tu za polityków spotkamy. Ojej. Dobra, nie pomyślałam, że bardziej tutaj trzeba będzie się bać właśnie głupiej dźwigni. Zaraz, żebym to w odpowiednim momencie tu przeskoczyła. I co? Znowu atak. Dobra, to zaczynamy już z krzyży atakować, póki jeszcze można. O nie! Nie, proszę nie! Nie, ja tak nie cierpię, że to jest... Okej, w ten sposób, tak. O rany. Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, ale w sumie nie mam za wiele do powiedzenia, prawda, Dante? Dobra, może w ten sposób? Tak, 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 tak. Bi go, bi. Tak, zdecydowanie to jest przeciwnik, od którego wolę trzymać się na dystans. Tak. Bo mamy te krzyże, prawda? Mamy, mamy, owszem. Jest, padł. No, czyli już... O nie, kolejny! Ja już nie chcę z nim tak walczyć. Dobra. Tak naprawdę to chcę. To nie miało być wymierzone w tych, ale dobra. Chodź, szkieletku. Ciebie szybko załatwię. I krzyżem go. Krzyżem, krzyżem, ojej. Się wkurzył chyba trochę, że mnie tak przeatakował. Dobra, teraz co, jakimiś takimi go tu sposobami? Nie, Dante? Okej, okay, nie dajmy mu wstać, nie dajmy mu wstać. O, możemy ciachnąć. Dlaczego mi się to nie udało? O, jeszcze raz można to zrobić. Nie? Nie można? Można. No, dajesz, 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 Dante, dajesz, 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 nie ma co zwlekać. On by nam nie dał szansy na jakieś takie zwlekanie. No, super. Tego mi trzeba było. Auć. Dobra. Czyli co, z krzyżami walczymy. Tak, w ten sposób. Tamtych teraz. No dobra. O nie. Spokojnie, czyli pojedynczo. Nie, 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 Dante, Dante, uratuj się, chłopie. Jest! No dobra. To co, walczymy w ten sposób. Dobra, na dystans ich trzymamy. Co by się nie działo? Nie, 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 nie! Puszczaj! Puszczaj Dantego! Puszczaj Dantego! Puść go! Puść go! Dobra. Nie! Znowu mi się to przytrafiło! Jakim cudem! Nie no... Tak nie może być. Nie! Czy oni pierdzą? Wydają jakieś dziwne odgłosy. Au! Uciekamy, 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 Dante! Po drugiej... O nie, oni są... Nawet cholera wie gdzie! Nie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Proszę, proszę! Dobra, damy radę, tak? Okej. Okay. Teraz, 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 teraz! Proszę, proszę, o jednego mniej zawsze to będzie! Nie wiem, udało mi się. Okej. Okay. Nie. Nie no, puść, że już. Ja nie chcę umierać. Okej, okay, Dante. Cholera jasna. Oni są o wiele za szybcy, jak na takie wstrętne grubasy, nie sądzicie? Dobra, aż się zżygały w duecie. O, o, o! Teraz? Tak, tak, tak. Utnijmy mu łeb, albo sadło rozetnijmy, nie wiem, no. Jak w bajce o czerwonym kapturku.
Tylko, że w takim może bardziej piekielnym wydaniu. Dobra, jeszcze jeden. Jeden to już nie kłopot, jak mnie mam. Dobra, tak. Okej, jeszcze tak. I z tym też się rozprawimy, jak trzeba. Jejku, jaka to jest zawzięta walka, no. Jest, poszło. I polało się sadełko. Są kolejne punkty. I kolejna dźwignia. Jejku, ten krąg mnie naprawdę wykończy psychicznie. Ale co, wam się pewnie o wiele bardziej podoba. Po takiej walce to mi gra powinna oszczędzić potyczki z bossem. Bo naprawdę... Tyle, co ja się napalczę w ciągu tych dwóch odcinków, co teraz, no to ja normalnie za pół gry się nie nawalczyłam aż tyle. Więc kiepsko, kiepsko z tym wszystkim. Dobra, i co my tu mamy? Ha, hipokryci. I ojej, znowu czeka nas skok. Hop. Dobra, to było straszne. Bo, no właśnie. Tam się to zamykało i otwierało, nie wiem. Czy zauważyliście? Ja w ostatniej chwili co prawda zauważyłam, no bachurnia, jeszcze się mnie będzie czepiać. Ach, co wy wiecie o piekle? Dobra, tego też trzymam na dystans, bo mnie wkurza. O, teraz utniemy ci skrzydła. Piekielne, bo piekielne, ale kto powiedział, że te skrzydła są tylko dla aniołów, co? O, właśnie. Na pewno nie ja. No, co z nim jest? Tak, oj. Jest zbyt ambitny, jak na mój gust. Dobra, teraz trochę niebiańsko podziałamy. No. Ojej, kolejni. Jak żeby inaczej. Teraz nawet dwóch. No, cudownie. Okej, w ten sposób. Tak, tak, tak. Trochę zamieszania tutaj, patrzę, złotymi latającymi krzyżami narobiłam. I co? Tym dalej... Dalej skrzydełek nie mogę urżnąć. No. O, już coś się zmieniło. Ha, ha, ha. I były sobie skrzydła. Były sobie skrzydła. Zaraz. No. O nie, o nie, o nie, zanim mi tutaj wyjdą na dobre spod ziemi, w sumie nie wiem czego, bo jesteśmy na takich dziwacznych platformach, więc w sumie to nie jest żadne podziemie, że tak powiem. Czy ja mogę przywalić im z pięści jak jakieś, nie wiem, brusli? Dobra. Co z nim jest nie tak, że i on się nie chce dać zabić ładnie, co? Ała! Kurzył się! Kurzył się za bardzo na mnie. Dobra, no... O, teraz tniemy skrzydła. Co, Dante, weźmiesz może sobie takie na pamiątkę? Nie chcesz? To nie, no. Ojej, kolejni. No ile można? Te piekielne zastępy przecież już i tak mnie nie powstrzymają. Powinni się nauczyć. Nie sądzicie? Dobra, tutaj, tak, tak, tak. I nie wiem, czy mogę mu uciąć te skrzydła, czy już go zabiłam, czy jak to tam zadziała, nie wiem nawet. O rany. Tutaj, 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 nie wstawaj pan. Po co się tak kłopotać? I to z krzyża go, nie? No to może innym krzyżem. I co, jeszcze wyjdą jacyś, czy to już będą punkty? Punkty! Mniam! Niczym manna z nieba na nas spadły tym razem. Dobra.
Do kolejnej dźwigni, o rany. I ciekawe co za nią. Ja już nie wiem. Czy na naszej drodze byli jeszcze jacyś mocniejsi przeciwnicy, którzy mogliby nas tu utłuc? Już mi się w sumie żadni tacy bardzo mocni nie kojarzą, no ale co ja tam wiem? Jakiś zapisek zbyt szczegółowych to sobie nie robiłam na temat tego, kto się w tym piekle gnieździ, jak to nie. Coś już chyba słyszałam, jakieś jęki piekielne męczenników. Co to jest? A, krąg złodziei. Ops! Aaa! No jak to tak? Kurde, ja nie wiem, jak to się mogło stać. To było takie, zdaje się, proste. O, właśnie. Walka. O rany, o rany. Ile ich tu jest? No nie do pomyślenia to jakieś. Dobra. Nie mówił wam nikt, że co za dużo to niezdrowo? A w ogóle to śmiesznie to tak wszystko wygląda. W momencie, gdy są różne zestawienia wrogów, wiecie, a to ci z tymi, ci z tamtymi. Ale w zasadzie mam o takie większe szczęście, że taktyki na tych no, nie są drastycznie różne. No, na przykład jak z krzyżami, to wystarczą często gęsto krzyże. Ojej, słyszę jakieś powarkiwanie, nie wiem czego. Nie, i dalej nie wiem. Niby jakoś się rozejrzałam, a dalej nie wiem. A to może ci krzyżowcy? A nie wiem. Nie będę sobie tym głowy zawracać. Nie no, te latające to jedno. Ale i tego trzeba by wreszcie chyba zatrzymać i rozwalić. To, tylko jeden już został. No i dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest. A macie wy wszystkie poczwary nędzne. Wy krewetki latające. Już? No. Coraz szybciej mi to idzie w sumie. Aż dziwne. Dobra, hopsamy sobie do kolejnej dźwigni. O rany, już nawet do tych dźwigni się robię coraz bardziej podejrzliwa, tak szczerze. Bo już w końcu mam wrażenie, że któraś okaże się jakaś oszukańcza czy coś i nie wiem. I trafię gdzieś, gdzie wcale trafić nie chcę. Ale nie wiem, mam nadzieję, że to tylko taka moja panikarska natura. A naprawdę no nie będzie aż tak tragicznie. Dobra, kolejny gargulec. Jejku. A może ciągle ten sam tak się teleportuje? Dobra, na to sobie jak grzecznie poczekam. Nie będą tu jakoś fikać ani przesadzać. Okej. I pytanie, czy ja... Nie no, mogę chyba doskoczyć. Tak normalnie. Okej. Ojej, ojej. Dużo dużych przeciwników. To nie wróży niczego dobrego, ale trudno się mówi. Dobra, czyli tutaj będzie raczej metoda z podskakiwaniem i krzyżami z góry. Tak, to zawsze powinno jakoś działać. Tak, może w ten sposób? Nie wiem. Tutaj, o, dobra, będzie o jednego mniej. O ile nikt mnie tutaj nie łupnie w flery. No to miłe, że czekają aż skończą grzecznie, a nie, że na przykład atakują mnie. Dobra, tu z wyskoku trochę, tak, okej. Tego też mogę już sieknąć, czy tam, nie wiem, nie. Udało mu się jakoś to złupić, nieco inaczej. O rany, o rany, o rany, trochę źle mi idzie, trochę nie tak jak miało być. O, już, jeszcze ten. Tak, okej, łeb mu tniemy, 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 tniemy.
No nie będzie miał już tylu zmartwień na głowie, skoro pozbawimy go głowy. Już mi się mistrz i Małgorzata przypomnieli. I jak to tramwaj urżnął łeb. Dobra. Już nie mam co rozmyślać za dużo. Tylko właśnie może... okej. Tak, ojej, ojej, ojej. Dante, spokojnie. Czy to są już... Dobra. Nie no, te nas czortuby jedna atakują. Jedna niby została, ale to i tak problem dość spory. Oho, mana nam się kończy, ale dobra, z nimi sobie poradzę, o ile już jej nie ma. A no nie ma, więc jest okej. Teraz tak i już. O nie, kolejne, kolejne. Dobra, tak, póki się nie zbliżą. Może w ten sposób? Nie zadziałało, tak jak sobie to wymyśliłam. No, mówi się trudno. Teraz tak, czy mogę już któregoś tutaj potraktować konkretniej? Nie, dalej nie. No, do czego to podobne wszystko? Biedny Dante, naprawdę nie chciałabym się z nim zamienić na miejsca. Tak, zdecydowanie cenię sobie wygodne miejsce przed komputerem. A on, no cóż, mogę chyba tylko tyle powiedzieć, że prawdopodobnie sobie zasłużył. Albo nie tylko prawdopodobnie, ale no... swoje narobił, ludzie cierpieli i dobra. Już, tu proponuję, żeby... O właśnie. Krzyżem go... Tu już będzie drugi grzecznie chyba czekał, z tego co widzę. Okej, okay, czy już mogę? Okej, okay, teraz tak, łeb mutniemy i już jeszcze jeden też będzie już od razu na tacy. Mamy go podanego, elegancko. I kolejne piekielne punkty do naszej kieszonki spłyną zaraz. Dobra, to teraz trochę krzyżami pnie. O rany, skąd ich się tu tyle bierze? Ja wiem, że ludzie to grzesznicy, więc od zarania dziejów to ich trochę się w tym piekle nazbierało, ale no bez przesady. To w sumie też tacy mieszkańcy stali, prawda? Tutaj jak widzą. Dobra, ta lasencja już nam padła. Jeszcze ten, rogacz jeden. No, rogaczu, weź już mnie, nie denerwuj aż tak. No. Okej, okay, czyli co, już żadni się nie wyklują? Nie, są punkciki do kolekcji i... hopsamy sobie tu. Do kolejnej dźwigni. Ja już... Tak, na pewno dziwicie się, że w moim głosie nie ma za grosz entuzjazmu z tego powodu. No dobra. Jedziemy, jedziemy na piekielny dół. I co my tu mamy dalej? Rzeczy do odzyskania, powiedzmy, przydadzą się. I... kolejny gargulec. Przykro mi, panie gargulcu. No taki sielankowy chyba. Okej, okay. Element co? W tych starciach. Takie tam urozmaicenie. Dobra. Znowu mamy to. I znowu wyścig z czasem. No to, co lubię najbardziej. Hop, hop. I kto nas tu? O, rany. No nie. A w sumie na tych skrzydłami sobie poradzimy. Czy ten ze skrzydłami jest większy niż tamci byli wcześniej? Czy mi się tak tylko wydaje? A może mi się wydaje. Nie wiem w sumie. Dobra. Jej, ci ogniowi mnie irytują strasznie. O, możemy mu skrzydła uciąć. Dobra, skorzystamy z okazji koniecznie. No bo wiadomo. Ojej, co jest?
to już ten moment, w którym łapniemy. No fajnie, to tylko jeszcze od tych trzeba będzie się jakoś fajnie odpędzić. Oczywiście krzyżami, bo czym by innym. Tutaj jeszcze jeden pyk, pyk, pyk i został z pana tylko pyłek. Już nawet nie. O, kolejni. No, zapraszam, zapraszam do zabawy, żeby nam tu nie było za nudno. No, jak miło. Co, tniemy skrzydełka, czy tniemy od razu łeb? Łeb? A to nawet nie wiedziałam, że można tak. Myślałam, że tu jest zawsze ustalona kolejność. A mianowicie najpierw skrzydła, potem łeb. No, gdzie oni są? Gdzie oni się ukryli? Chodźcie, chodźcie tu, chodźcie wszyscy. Nie garbić mi się, w pyłku żadnym się lśniącym nie chować. A, do mnie, do mnie. No, gdzie on jest? Tu. Ojej, kolejni? No, ja nie wiem. Ile można? To już jest grube przegięcie i wszyscy zaraz pożałujecie, moi drodzy piekielnicy. Nie miał być taki atak. Tego miał być wymierzony. O! Mogę ciachnąć? Mogę? Tak, oczywiście, że mogę. Któż by mi się ośmielił zabronić uciąć demonowi skrzydła, co? Dobra. Teraz czas na krzyże nasze kochane. Żeby tu nikomu się nie wydawało, że no właśnie. Jakoś tak za dobrze im idzie, co? Ojej. No, to też nie są te krzyże, które bym sobie życzyła od razu rzucić. Może te magiczne bardziej trzeba było tu wykorzystać. O, kolejne punkciki. Fajnie. Szybko już teraz leci. Dobra, tak. A macie... No. Poszło. I jak rozumiem, tak, kolejna dźwignia, kolejna winda. Jejku. Bardzo wymagająca ta gra jest ostatnimi czasy. A twórcy nad tym poziomem to się napracowali, że szkoda gadać i tyle. Ale dobra, nie narzekam. O, dusza! Hello! Dawno żadnej nie było, co? Why didn't you let me hang myself? You've smiled upon me. Niechaj będzie. O. Tu jeszcze raz. I ciekawe, co nas czeka za gargulcem. Ale bym się zdziwiła, gdyby gargulca tym razem nie dali, co? No właśnie, to by było. Oj, zaczęłabym się bać, że namieszałam coś. O, skoczymy, doskoczymy. Dobra, doskoczyłam. Tylko pytanie, czy nie powinnam... Ała? Czemu mnie zmiażdżyło? Jak to w ogóle możliwe? No dobra, to myślę w sumie... I tak, tam będzie kolejna walka, a te walki jednak trochę trwają. Myślę, że jest to odpowiedni moment na koniec odcinka. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!